Aleksander Liebreich, Mona Tusz, Marta Fox, Adam Godziek i Adam Pomian zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 12 września w Willi Goldsteinów. Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury w tym roku są bardzo różnorodne, bo za różne działalności. Bo mamy tutaj za literaturę i będziemy nagradzać panią profesor Martę Fox. Mamy również tutaj sztuki uliczne, tak? A więc Monę Tusz z pięknymi jej dziełami, które potocznie nazywamy murale, ale rzeczywiście to są dzieła. Mamy oczywiście muzyków. Tym pierwszym jest Aleksander Liebreich, już były dyrygent naszej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ale i mamy dwóch menadżerów kultury, bo tak ich należy nazwać. Są odpowiedzialni za stworzenie przestrzeni dla tych wszystkich artystów, którzy działają na terenie naszego nie tylko miasta, ale szeroko mówiąc nawet i świata. A więc Adam Godziek i Adam Pomian, autorzy Tauron Nowej Muzyki, z wielkiego festiwalu muzyki elektronicznej, który odbywa się w naszym mieście. Jestem bardzo zadowolona. Ostatnio często powtarzałam, że właściwie tak najbardziej satysfakcjonowałaby mnie nagroda tutaj, stąd, bo nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. A oto się okazuje, że ja mam tę nagrodę, Nagrodę Prezydenta Miasta Katowic. Ja nie mam śląskich korzeni. I kiedy byłam dziewczynką, często mnie na podwórku wyzywano od gorolic. Celowo nauczyłam się gwary śląskiej, żeby bardziej być stąd. No i teraz się czuję taka zupełnie taką pełnowartościową katowiczanką, mogłabym nawet powiedzieć i ślązaczką. Moje powieści, ich akcja toczy się przede wszystkim w Katowicach. I z tego co wiem, to już nawet kilka prac powstało, jakichś magisterskich, których autorzy szli tropem bohaterów moich powieści. Także, no cóż mogę powiedzieć, ładna, prawda? Bardzo mi miło, że miasto doceniło moją pracę wieloletnią, no i że właściwie pozwoliło mi na realizację aż tylu projektów. Co roku wyróżnienia są przyznawane w czasie obchodów rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Kryteriami wyboru laureatów są wybitne osiągnięcia artystyczne oraz organizacyjne, mające wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w mieście.